Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogu. Zaczynam vlogowanie od vlogowania w aucie. Poduszka za mną, zaraz wam powiem dlaczego. Jestem akurat w Strzelcach Opolskich, mamy tutaj kilka spraw do załatwienia. W sumie ja dzisiaj jako towarzystwo i tak się składa, że jestem akurat po nocce. Drugiej na pierwszej nie byłam, bo no jeszcze, mówiłam wam chyba w poprzednim roku, że brałam wolne, bo chora jestem. Tak i no właśnie, wzięłam sobie stąd ta poduszka, bo drzemałam troszeczkę w czasie drogi. Spanie mi je złamało. Ogólnie bardzo jazda autem mnie usypia, więc wiedziałam, że będzie mi się chciał spać, a tak wiecie, spać na fotelach auta to jakoś tak niewygodnie, więc zabrałam poduszkę. Przekazałam zabrać sobie z domu poduszkę i właśnie sobie tutaj troszeczkę dżemałam. I tak, i właśnie co miałam wam powiedzieć, że jadąc gdzieś w nowe miejsce, takie nieznane, jestem taka bardzo podekscytowana i myślałam, że właśnie jak tutaj staniemy, będę czekała, to sobie po prostu gdzieś tam pójdę, no prześpię się troszkę, ale jakoś kurde spanie mnie nie bardzo bierze. Zresztą wiecie, jestem w obcym miejscu, jakoś tak boję się zasnąć w aucie. Może dziwna jestem, ale jakoś i tak w ogóle co miałam wam powiedzieć, że mam na sobie, tak na co siebie właśnie spoglądam, jak to wygląda tutaj i zaglądam tak, czy nie, moi nie idą i mam na twarzy podkład z Astor Perfect Stay, ten, który ja wam zawsze pokazuję, jeden z moich, myślę, że mogę śmiało go dać na pierwszym miejscu, mój ulubiony. Światło macie takie, wiecie, dzienne i tak wygląda moja twarz. Nakładałam go wczoraj około godziny 20:30, mamy 8 chyba z groszami, koło 8:27 dokładnie. No więc tak, nakładałam ten podkład 12 godzin temu. Gąbeczką. Ja tak mocno nie pudruję teraz podkładu z tego względu, że moja twarz się przesusza, więc no jestem, znaczy wiecie co, nie jestem jakoś zaskoczona, bo ja wiedziałam, że on się dobrze spisze. Zawsze jak wiem, że gdzieś, nie wiem, mój makijaż będzie musiał wytrzymać jakieś tam dłuższe godziny na twarzy, to zawsze właśnie stawiam na... Ktoś muzum gra, jedzie w aucie. Stawiam właśnie na ten podkład, bo po prostu nigdy mnie nie zawiódł. Wiem, że wytrzyma długie godziny na mojej buzi i nie będę, wiecie, nie będę gdzieś tam się stresowała, że wyglądam nieświeżo i nieciekawie. Tak, także powiem wam, że naprawdę fajnie wygląda. Troszeczkę się wyświecił, ale mówię, to jest kwestia po prostu słabego pudru, który mam na nim. Ale wiecie co, on wygląda tak troszeczkę, ta twarz właśnie jakby, to był taki delikatny efekt glow, więc myślę, że to nie jest złe, ale gościu tutaj ostro jedzie z muzą. Słyszycie? Zakłóca mi to nagrywanie dla was. No, także tak widzicie, podkład się prezentuje, o. Także naprawdę, naprawdę jest godny. Ja go bardzo lubię i myślę, że na niego postawię, jak będę robiłam sobie makijaż na wesele, na które się wybieramy. Też wam już mówiłam we vlogu. Zdecydowanie zmarznę, będę tak poprawiała teraz tą grzywkę. Zdecydowanie zmarznę w tym aucie. Już się robi chłodno, kurczę, czekam już tutaj. Nie wiem ile ja czekam. 20 minut ponad. Jest chłodno. W sumie już pogoda robi się taka wiosenna, to też chyba wam mówiłam w poprzednim vlogu. Znaczy już był taki jeden dzień, gdzie było 17 stopni, a akurat tak szczelałam, szczelałam na oko, że jest 15-17 stopni, rzeczywiście było 17 stopni. Było bardzo cieplutko, naprawdę dzieci, oczywiście tłum na dworze, bawiły się, biegały, grały w piłkę, oczywiście Aleks między nimi. I wiecie co? I taki jeden dzień właśnie był cieplutki. Teraz też niby jest ciepło, ale jednak... Jednak jeszcze jest to marzec, tak? Jeszcze jest to zima i ta temperatura jest taka, wiecie, jak człowiek nic nie robi, siedzi w miejscu, to jednak jest chłodno jeszcze, tak? Także nie ma co się, wiecie, porywać na jakieś krótkie rękawy i jakieś cieniutkie bluzy, chociaż dzisiaj mam, widzicie, taki czarny płaszczyk, sweter tutaj mam jeszcze, oczywiście tutaj z tyłu, nawet tutaj mam. O, widać. Mam szal, więc opatulona byłam, jak byłam na dworze, ale chyba teraz też sobie założę ten szal, bo jest po prostu chłodno, smarznę i będzie problem. Także tak, moi drodzy, myślałam, że to szybciej będzie, kurczę, ja tutaj będę chyba, nie wiem, pokażę wam, co mam na ustach, bo zawsze mam, jak mam jakąś śminkę, zawsze, często mnie pytacie, co mam na ustach i później ja zapominam już, wiecie, jak wgram filmik, który był nagrywany, nie wiem, tam tydzień wcześniej, to po prostu zapominam już, co mam na ustach.
I ostatnio w ogóle moje ulubione połączenie to Wam pokazywałam w ostatnim makijażu, tym takim moim szybkim. To jest tak, wazelina do ust firmy Bielenda. Ja ją kupiłam, to jest moje drugie opakowanie. Wcześniej ją kupiłam tak jakoś sama, spodobało mi się po prostu opakowanie, spodobało mi się, to jest delikatna róża. I ogólnie jakieś miałam takie właśnie nadzieje, jakieś miałam takie nadzieje, że będzie to właśnie taki delikatnie różowo-pudrowo-mleczny kolor na ustach. I właśnie taki jest. Nie wiem, ile ona kosztuje w Rossmanie. Przepięknie pachnie. I to jest po prostu wazelinka do ust, delikatna róża, skutecznie pielęgnuje i natłuszcza naskórek ust, likwidując uczucie spierzchnięcia, ściągnięcia i suchości. I ona faktycznie tak fajnie nawilża, ładnie pielęgnuje usta i daje przepiękny, właśnie taki fajny mleczno-różowy kolor, który ja uwielbiam na ustach osobiście. I na to mam szminkę z Golden Rose. To jest ta seria matowa, Velvet Matte, i to jest numer 30. I to jest taki bardzo, bardzo jasny kolor, wręcz korektorowy. Ale ja daję to w takiej małej ilości, po prostu tak naprawdę wklepuję troszeczkę na tą wazelinkę, żeby właśnie takie te usta były jaśniejsze. Wiecie, że ja uwielbiam nudziaki na swoich ustach, także takie moje ostatnie dwa w jednym, takie duo, które stosuję na usta. I to mi się podoba, ten efekt dość fajnie się utrzymuje. Wiecie, jest kolor na ustach ładny i dodatkowo są te usta wypielęgnowane właśnie przez tą wazelinę. Także tak to. Także tak, chyba nic mi nie pozostanie innego, jak się chwilę zdrzemnąć. Szybciej chyba zleci czas. No. Także co? Kładę się? Nie wiem, trzymajcie kciuki, żeby coś mi tutaj nie napadł czasem. Różnie. Dobra, kochani, jesteśmy jakiś czas później. Już później Wam nic nie nagrywałam, bo po prostu ostatnio wróciłam do domu, byłam tak padnięta. W sumie tam kimałam trochę w tym aucie, ale wiecie, jakie to jest takie kimanie w aucie. I później dopiero w domu się wyspałam, jak nie było czasu. I teraz akurat jest takie dziwne światło, z tego względu, że jest po 6, ja wracam akurat z nocki. I sobie pomyślałam, że mam akurat chwilę i coś tam do Was powiem, coś Wam poopowiadam. W sumie nie wiem, czy jest coś ciekawego do mówienia, ale ogólnie pomyślałam sobie właśnie, że włączę telefon i coś tam dogram do tego vloga. I słuchajcie, pierwsze co, to muszę Wam podziękować. Kurde, muszę nagrzeć w tym momencie, chłodno. Muszę Wam podziękować, ostatnio wgrywałam vloga. Tak, w którym Wam mówiłam o filmach, które w ostatnim czasie oglądałam. Tak, i po prostu chciałam Wam podziękować za, znowu podziękować za ogrom miłych słów, po prostu tak ciepłe przyjęcie tego filmu, że po prostu no, nie spodziewałam się, jako znaczy nie spodziewałam się, może to tak dziwnie brzmi, ale po prostu no, nie wiedziałam, że tak ludzie, niektórzy ludzie za mną tęsknią i po prostu taką przyjemność sprawi im mój filmik. Także ogromnie, ogromnie się cieszę i dziękuję Wam pięknie po prostu za tak miłe słowa, tak miłe przyjęcie. Czy filmiki będą się pojawiały regularnie, bo to pytanie często pada. Nie wiem i obiecać Wam tego nie mogę niestety, bo nie wiem jak będzie po prostu, jak sytuacja będzie się układała. W każdym razie chciałabym coś tam, ale żeby nie powiedzieć idiota, ale idiota jechał. Normalnie tak zebrał zakręt, że jakby nie zwolniła, to chyba bym się z nim zderzyła. Co za cymbał. Przepraszam za ten kolokwializm z mojej strony. I słuchajcie, tak, czy no nie mogę Wam po prostu obiecać nic, powiedzieć konkretnego, bo po prostu się nie da w tej sytuacji, ale nie rezygnuję z nagrywania, broń Boże, chciałabym jakoś wrócić do bardziej regularnych nagrywek, ale no jak to będzie, no to wszystko zobaczymy, jak to się ułoży. I słuchajcie, też takie nie wiem, czy małe sprostowanie, ale kilka słów dotyczących całej ogólnie sytuacji, bo tutaj pojawiały się gdzieś tam komentarze na Instagramie i tutaj z takim troszeczkę wyrzutem w moją stronę, że o, znikam sobie tak nagle, nagle pojawiam się w jakimś tam filmiku, mówię o dupie Marynie, nie mówię nic konkretnego, nie powiem co się u mnie dzieje, dlaczego jest tak, a nie inaczej, nie wytłumaczę całej sytuacji, że to jest ze względu na szacunek do widzów, że powinnam wyjaśnić co się dzieje, dlaczego tak jest, a nie inaczej, że powinnam powiedzieć kilka słów na ten temat. I jak tam jeszcze, że aha, że kiedyś pokazywałam swoje życie prywatne, męża, łazienkę, dziecko, sypialnię itd. itp., a teraz pokazuję, nie pokazuję nic i że to jest nie fair, że powinnam coś jakoś, wiecie, to inaczej do tego podejść i w ogóle to wszystko wyjaśnić najlepiej. I słuchajcie, ja się troszeczkę spaszyłam na pewnych sprawach dotyczących tutaj YouTube'a i pewne kwestie się zmieniły, jeśli chodzi o
sposób pokazywania, nagrywania, mówienia. Nie mówię, że nie wiem, czy coś tam nie wypłynie, nazwijmy to tak, z całej tej sytuacji. Już są jakieś tam pogłoski, już ludzie coś piszą, już mówią. Oczywiście mało ma to, niektóre rzeczy mają mało wspólnego z prawdą, no ale wiecie, ludzie gadali i gadać będą. W każdym razie na pewno jakoś część informacji wypłynie, jeśli chodzi o tą całą sytuację, ale ja osobiście nie mam zamiaru robić filmiku pod tytułem co się dzieje, w ogóle tłumacząc Wam całą tą sytuację, bo tak naprawdę jest to... akurat to jest sfera bardzo prywatna, to jest sfera bardzo osobista i no, ja nie czuję się w jakimś obowiązku, nie wiem, tłumaczenia z tego i tłumaczenia co się dzieje, mówienia co w ogóle się stało i tak dalej, i tak dalej. Po prostu myślę, że to nie jest jakiś mój obowiązek, mimo tego, że wcześniej pokazywałam więcej prywatności niż pokazuję teraz. Pokazuję na tyle, na ile chcę pokazać i mówię na tyle, na ile chcę i mogę po prostu powiedzieć. Tak jak powiedziałam, jest to... najzwyczajniej w świecie bardzo sprawa prywatna, osobista i myślę, że YouTube to nie jest miejsce, w którym ja bym chciała cokolwiek komuś tam wyjaśniać. Zresztą osoby, które są ze mną blisko, takie osoby, które poznałam dzięki YouTube'owi, no to są może niepoinformowane, ale jak zapytały, to oczywiście wyjaśniłam im całą sytuację, ale jeśli chodzi o właśnie tłumaczenie się w filmiku, to absolutnie nie mam zamiaru czegoś takiego robić. Także no, zbędne będą komentarze właśnie tego typu, że powinnam, że to jest mój obowiązek, że ze względu na, nie wiem, szacunek do widzów. Nie, moi drodzy, akurat to jest coś, o czym mówić nie będę, także zakończmy w ten sposób temat. Ludzie różnie piszą, tak jak mówię, gadają, gadać będą i niech sobie gadają po prostu i tyle. Tyle ich. Niektórzy nie mają swojego życia, muszą się zajmować życiem innych, a niech się zajmują po prostu, nie mają nic lepszego do roboty. Tak, moi drodzy, tyle w temacie tego takiego jakby wyjaśnienia, sprostowania. To bym chciałam powiedzieć koniecznie, tak żeby to było w filmiku, bo gdzieś tam w komentarzach ja nie chcę się wdawać w dyskusję, nie chcę odpowiadać. Jednej osobie, drugiej nie odpowiem, później będzie burza jakaś taka dziwna, no nie ma sensu po prostu. Troszeczkę mnie YouTube nauczył pewnych rzeczy i niech tak pozostanie. Tak, moi drodzy, dzisiaj ogólnie jest Dzień Kobiet. Ja Dzień Kobiet będę świętowała dopiero w czwartek po nockach, bo dzisiaj mam jeszcze jedną nockę, gdzie będę spała po nocy. Zresztą jak wstanę, to muszę jechać z Frankiem do weterynarza, bo wyszło mu szczepienie naprzeciwko szczepliźnie, więc tak, dzisiaj absolutnie nie mam zamiaru nic zrobić, mimo że dzisiaj jest Dzień Kobiet. Po prostu no, jutro sobie w dzień wolny będę świętować. No i co, moi drodzy, ach, jeszcze Wam tylko powiem szybciutko, bo już jeżdżam do domu, że oglądałam wczoraj Obecność, ale drugą część. Chciałabym chyba obejrzeć jedynkę. To chyba był thriller, to nie był horror. Ja od czasów ciąży nie obejrzałam żadnego takiego strasznego filmu, że tak powiem. I powiem Wam szczerze tak, że dobry film. Jego plusem i chyba największym takim atutem jest to, że jest to film opowiadający prawdziwą historię, tak? Coś, co zdarzyło się kiedyś tam rzeczywiście. I powiem Wam tak, że po 10 minutach wyłączyliśmy ten film, dlatego że po prostu pewna scena mnie tak przeraziła, że stwierdziłam, że nie, no nie ma baty, ja tego nie będę oglądała. Byłam strasznie jakaś taka, wiecie, nie wiem, podeszłam do tego filmu chyba do takiego typowego horroru, że ja mam się bać. Ale później jakoś tak, wiecie, chwilę ochłonęłam i sobie sama powiedziałam, że jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie film. Byłam zainteresowana całą tą historią i po prostu podeszłam do tego jako do takiego bardziej, może nie horroru, nie jakiegoś takiego, to nie horror, no, nie do, nawet nie do thrillera, tylko do po prostu historii opowiadanej w właśnie filmie, tak? I powiem Wam szczerze, że no nie było to jakieś takie, wiecie, ani jakieś fajne, ani mało straszne. Były takie sceny, które naprawdę przerażały, ale nie było źle. Powiem Wam szczerze, że film mi się podobał i chyba obejrzę sobie pierwszą część, chociaż słyszałam opinię, że pierwsza część jest straszniejsza i mocniejsza, ale jak jest w rzeczywistości, to muszę obejrzeć i wtedy stwierdzę. W każdym razie dwójka jest okej, fajna, tylko mówię, no jak podeszłam na samym początku do tego, jak do horroru, to jednak ta scena pierwsza mnie przeraziła i nie chciałam dalej oglądać, ale później, tak jak mówię, troszeczkę dystansu do tego nabrałam i film mi się podobał ogólnie. Dobra, moi drodzy, ja już jestem pod domem, teraz zobaczcie, już godzina jest 20 po chyba, jakoś tak zawsze dojeżdżam.
tam. I zobaczcie, jak fajnie jest jasno. Jeszcze tydzień temu było ciemno o tej godzinie, a teraz już tak fajnie jaśniutko. Także ja lecę do domu, jem śniadanie, kładę się do łóżka. I teraz najgorsze po nockach jest to, że około godziny 4, tak przed 5 jestem tak śpiąca, że po prostu usypiam na stojąco, a wracam do domu, jest godzina w pół do 7, 7, 8, a mi się spać nie chce. I to jest najgorsze, co może być. Ale nic, idę zjeść te płatki i Aleksa wyszukujemy do szkoły i kładę się spać. Właśnie on dzisiaj ma być na galowo, bo jest Dzień Kobiet. Także idę go wyszykować, naszykować, zjeść i kładę się spać. A do was się na pewno jeszcze zgłoszę i odezwę. Dobra, bo ja nie dokończę tego vloga w końcu. Słuchajcie, dawałam wam informację na Instagramie. Po co ja tędy jadę? Dawałam wam informację na Instagramie, ale jest cieplutko. Troszeczkę teraz będzie trzęsło, bo jadę u nas na osiedlu po dziurach. Dawałam wam informację na Instagramie po raz trzeci. Się powtarzam, że jesteśmy chorzy znowu wszyscy. Wiecie co? Mi się nawróciła angina niestety. To samo co półtora roku temu, identycznie po tygodniu od skończenia antybiotyku wróciła mi się, po prostu mam nawrót choroby. No i biorę kolejny antybiotyk, co po prostu jest dla mnie totalną, po prostu no brak słów. Dwa antybiotyki w ciągu, nie wiem, no, 3 tygodni. W każdym razie tak, ja miałam nawrót choroby, powiem wam, że teraz mnie rozłożyło gorzej niż przy pierwszej. Byłam taka strasznie osłabiona i w sumie już się cieszyłam, że biorę ten drugi antybiotyk, bo wiedziałam, że mi to pomoże. No i co? I tego samego dnia też byłam z Aleksem na pogotowiu, bo miał jakiś kaszel, jakiś dziwny katar w ogóle, dostał mi duszność i byłam święcie przekonana, że być może będzie to zaostrzenie astmy, chociaż wiecie, no objawy troszeczkę były bardziej niepokojące. No pojechaliśmy na to pogotowie, pan doktor go zbadał i stwierdził właśnie, że tak, skrzydła są obkurczone, no ale że przy astmie tak się zdarza, no i żebyśmy właśnie inhalacjami spróbowali to. Mam w ogóle wargę spuchniętą jakby coś, bo nie wiem czy to widać, czy nie widać, zaraz wam powiem. Żaden botoks, żaden tutaj wstrzykiwanie nie miało miejsca, żeby nie było. W każdym razie pan doktor mówi, żebyśmy próbowali to zwalczyć inhalacjami, a jeżeli to nie pomoże, to żeby oczywiście zabrać dziecko i przyjechać jeszcze raz i wtedy on da skierowanie na oddział, bo jest jednak to duszność. Czyli tak mimo wszystko zachował się profesjonalnie, tak? Że jest to duszność i to się nadaje pod hospitalizację, ale on na razie jest w dobrym stanie, więc być może te inhalacje pomogą. No i tak też pojechaliśmy do domu, zrobiliśmy też tak, ja podałam mu w sumie, bo to było od południa do wieczora samego 3 razy inhalację. Niestety to mało jakoś pomagało, jakiś ten efekt był tych inhalacji zbyt mały i pojechaliśmy, no tak jak pan doktor kazał, na pogotowie, on dał właśnie nam skierowanie na oddział, no i jesteśmy na oddziele. Jak się okazało, jak pani doktor do mnie powiedziała, że jest to zapalenie płuc, to po prostu byłam w szoku. Oskrzela, tak, ale nie spodziewałam się, że to będzie aż zapalenie płuc, bo no nie wiem, jakoś to wydaje mi się, że zapalenie płuc mi się kojarzy z bardzo ciężką chorobą ogólnie. I tak, jesteśmy po prostu przyjęci na oddział. I co ja robię w tej chwili, skoro jestem przyjęta na oddział z Aleksem? Byłam akurat w domu się odświeżyć, wiecie, ogarnąć trochę, bo tam ja oczywiście z nim zostaję na noc. Wymieniamy się z Marcinem, tyle że Marcin przychodzi tylko po pracy, a ja po prostu muszę zostawać na całą noc z nim tam. Z tego powodu jestem mega nieszczęśliwa, z tego względu, że ja po prostu nienawidzę szpitali. Ja tak naprawdę od małego dziecka po prostu w szpitalach to byłam nie wiem ile razy. Ja często miałam, taki, jak można powiedzieć, teraz w tych czasach się nazywa to grypą jelitową. Bardzo często to łapami po prostu no non stop leżałam na to w szpitalu. Znaczy non stop, nie tak żebym, wiecie, co tydzień była w szpitalu, ale bardzo, bardzo często po prostu szpitale mi się tak mega źle kojarzą. Ja zawsze byłam też chorowitym dzieckiem, często łapałam jakieś tam infekcje i po prostu no lekarze mi się zawsze źle kojarzyli, a szpital to jest po prostu dla mnie trauma. Więc jestem z tego powodu mega nieszczęśliwa i ciężko mi było tą pierwszą noc. Najciężej było, wiecie, tam zostać i położyć się. No ale wiecie, jak mus to mus. Aleksa nie chciałam samego zostawiać. Wiem, on ma 9 lat, mógłby w sumie sam zostać, ale tak naprawdę jest to jego pierwszy pobyt w szpitalu. Zresztą wiecie, pytał się też mnie, czy zostanę z nim, czy go nie zostawię i no, jak zostawić swoje dziecko? No powiedzcie, no nie da rady. No i jesteśmy właśnie na oddziele, to w sumie dzisiaj jest od 4 rano. No dzisiaj jest wtorek, już popołudnie, znaczy popołudnie, 12, czyli południe. No drugi dzień leczenia i pani doktor nam powiedziała, że do piątku na pewno nie wyjdziemy, że
że w piątek dopiero będą, no, będzie go badała i wtedy zadecyduje, czy wychodzimy na weekend, czy nie. W sumie Alek dostał aż dwa antybiotyki, jeden dożylnie, drugi ma doustnie. Pierwszy dostał od razu, a drugi dostał wczoraj, został mu włączony po południu i wieczorem. No i w każdym razie tak sobie spędzamy tak przepiękne dni jak teraz. W tym tygodniu zapowiadali 15, 16, 17 stopni, no a my spędzimy ten czas w szpitalu. Wiecie jak to jest, po zapaleniu płuc Alex też nie pójdzie od razu do szkoły, będę musiała go przetrzymać na pewno w domu. Więc znowu z 3 tygodnie mamy z głowy. Ja mam nadzieję, że tylko ja tam nic nie złapię dodatkowego, bo już po prostu będzie totalny, totalny dramat. Ostatnio wam mówiłam we vlogu właśnie, że nie chcę brać chorobowego, mimo że angina mnie bierze. No i teraz proszę bardzo, i tak musiałam. Masakra po prostu, wiecie co, jak coś się do mnie przyczepi, tak jest zawsze. Jak coś się do mnie przyczepi, to po prostu nie chcę mnie puścić i taki pech będzie teraz mnie prześladował, odpukać. Jak już coś złapiemy, to nie potrafimy się tego pozbyć jakoś tak kurde dziwnie, nie wiem dlaczego. No, także tak, moi drodzy, sytuacja wygląda. Ja tam mam internet w szpitalu, całe szczęście, bo ten czas, wiecie, jakoś tak lepiej leci i Alex ma swojego tableta i ja tam na telefonie wziąłam sobie też laptopa. Teraz będę miała czas, żeby przerobić dla was filmiki, bo mam makijaż, mam Get Ready z Dnia Kobiet i mam tego właśnie vloga, którego dzisiaj zakończę i postaram się go przerobić i właśnie wam wgrać na kanał. Także... Proszę pana, no żebym ja musiała hamować do 40, no może ci ludzie naprawdę nie mają klepy. Jakby to przynajmniej było jakieś różliwe skrzyżowanie, że musiał wyjechać, bo go nikt nie chce wpuścić, ale żeby tak się na hama wpychać, to wiecie co, no wstyd. Dobra, takie wiecie, out of topic. No i przynajmniej teraz będę miała chwilę czasu, żeby usiąść i przerobić dla was te filmiki. I tak też dzisiaj zrobię, bo wczoraj byłam już taka strasznie padnięta. Próbowałam po prostu jak najdłużej wytrzymać, wiecie, do samego wieczora, w sumie do pierwszej w nocy. Udało mi się, żeby, wiecie, paść tak naprawdę na twarz i po prostu zasnąć taka wyczerpana wręcz, żeby, wiecie, żeby przespać noc. I w sumie sen miałam dość fajny, jak na po prostu pobyt w szpitalu, aż byłam w szoku. No ale wiecie, na sali obok są maleńkie dzieciątka, ja nie wiem, półroczne, w sumie z chyba troje dzieci, jakich półrocznych jest? Albo cztery nawet. U nas na sali są dwie dziewczynki, takie w wieku, nie wiem, 6 lat, no i Alex. No i wiecie, i te maluszki tam płaczą bardzo w nocy, wiadomo jak to maleństwa takie. I u nas w sali też jest dziewczynka, która tam tak jakby przez sen mówi troszeczkę czasami, gdzieś tam zaczyna popłakiwać i gdzieś tam mamo czy coś, bo wiadomo jak to małe dzieci. A ona już jest drugi tydzień też po prostu zmęczone dziecko tym szpitalem, także takie opowieści szpitalne nasze. No, także wiecie, niby tutaj spałam, tak niby półsnem, tu słyszałam, tam słyszałam, jeszcze ktoś pochrapywał w naszej sali, więc wiecie, no, nie dość, że takie warunki, nie dość, że szpital, to jeszcze takie ekscesy się dzieją. No, ale jakoś zleciała ta noc, ja się po prostu tylko bałam, że się obudzę, wiecie, o drugiej czy o trzeciej w nocy i nic ze mnie będę potrafiła spać i będę wtedy, wiecie, warowała i czekała do samego rana. My mamy ogólnie, u nas w szpitalu jest taka możliwość wykupienia tak jakby takiego leżaka z takim grubym materacem, za to się płaci 30 zł na cały pobyt, no i tam się dostaje kocyk i poduszkę to już samemu trzeba przynieść, więc takie coś sobie tam wykupiłam i to łóżko można mieć rozłożone, wiecie, przez noc do 7 rano, o 7 trzeba to składać, znaczy dzisiaj pani salowa o 7 łóżka się składa. Nikt nas o tym nie poinformował tak naprawdę, bo ja z jeszcze jedną mamą tak naprawdę jesteśmy od wczoraj, obie nowe, że tak powiem, a ona tutaj z tekściorem takim do nas. Ja już akurat mi się udało, bo wstałam i przed 7 faktycznie to łóżko poskładałam, ale ta mama akurat jeszcze leżała, wiecie, musiała się zrywać, biedna, wiecie. Polska służba zdrowia, no ale cóż, poradzimy. Skupiam, bo tu stoi troszkę takie coś ala auto ciężarowe. Ja jeszcze pod Biedronkę szybko podjechałam, bo coś tam Aleksowi jeszcze dokupię do jedzenia. I jadę do niego. Marcin o 16 ma przyjść też nas tam zmienić, więc tak, lecę do Biedronki, jeszcze za chwilę się do was udecę. Dobra, kochani,
Jadę. W sumie w tej Biedronce nic ciekawego nie było. Chciałam te nasze półki ulubione kupić, ale były tylko dwie, więc wzięłam dwie. Wzięłam sobie też od razu tam na kolację dwie bułeczki, bo Alex oczywiście ma wyżywienie pełne, jak tu w szpitalu. Też wiecie, jakie to szpitalne jedzenie jest, a no ja oczywiście muszę się dożywiać sama. On oczywiście nie zjada tych porcji, bo to są takie dość spore porcje, więc gdzieś tam coś człowiek dziubnie, no ale mimo wszystko wiadomo, że jak się tyle leży i siedzi, to z nudów po prostu człowiek coś tam by zjadł i podziubał, więc właśnie pojechałam tam, kupiłam sobie te bułeczki ze słonecznikiem, bardzo je lubię. A co jeszcze wam miałam powiedzieć? Kurczę, ja już nie pamiętam, bo tego swojego vloga nie oglądałam, a oglądałam go bardzo dawno i ostatnio właśnie nie oglądałam tego ostatniego, którego wam wgram. Czy ja tam mówiłam o sukience? Mówiłam, że idę na wesele, mówiłam wam... I nie pamiętam teraz, czy mówiłam wam o tej sukience, którą chcę kupić. Znaczy już teraz kupiłam, tak? Bo historia była taka, że pojechałam po prostu tutaj do nas naprzeciwko Lidla, jest taki fajny sklep, Balerina on się nazywa chyba, albo Valentina, już teraz nie wiem, dobra, nieważne. Powiem wam, że jak wchodzicie do tego sklepu, to fajnie takie jest taka atmosfera, nie wiem, luksusu, chciałabym użyć takiego słowa, ale to troszkę takie niefajne, nie kojarzy mi się fajnie luksus. Słowo, ale jest tak ładnie, elegancko po prostu, taka elegancja. Tam są głównie właśnie takie sukienki wyjściowe, koktajlowe, wieczorowe, wiecie, takie studniówkowe, no na jakieś takie różne imprezy. W każdym razie tam poszłam do tej pani i tam mi się spodobała bardzo jedna sukienka i nie wiem, czy już wam o tym mówiłam, a jak mówiłam, to się powtórzę, trudno. Przepraszam was od razu z góry. Przymierzałam ją i rozmiar 34 był za mały, 38 za duży, niestety nie było 36, najbardziej chodliwego rozmiaru ever w ogóle. I wiecie, nie chciałam też ciemno tak zamawiać tej sukienki, bo sobie myślę, kurczę, no jak ona będzie na mnie za duża, chociaż troszeczkę, to jak ja ją przerobię? Zresztą dawać, wiecie, ponad 200 za sukienkę i później ją przerabiać, to też tak nie bardzo. No i właśnie pojechaliśmy do Opola, w Opolu niestety nic ciekawego nie znalazłam, tandeta totalna, a ceny takie, że po prostu włosy z dęba stają. No i po prostu wróciłam do tej pani. A jeszcze szukałam na internecie, tak, i udało mi się znaleźć tą sukienkę na internecie, przez internet, i kosztowała ona 250 zł, czyli była droższa i niestety rozmiaru 36 też nie było. Już sobie myślę, zamówię tamte 36, trudno, niech będzie, że jest droższa, no ale też nie było. Kurczę, normalnie tak się już zdenerwowałam, bo tak naprawdę w żadnej innej się nie widziałam, kompletnie ta mi się tak bardzo spodobała. I po prostu pojechałam do tej pani i poprosiłam ją, żeby mi zamówiła. Jak się okazało, oni nigdzie też nie mieli, ani na żadnym sklepie, ani w żadnym gdzieś tam nie było gdzieś tam, gdzie oni po prostu jeżdżą po te sukienki, ale powiedziała mi, że szefowa jedzie po towar w niedzielę i po prostu jeżeli gdzieś tam w magazynie będzie ta sukienka, to ona mi ją weźmie. No i ja tak wiecie, czekałam po prostu z drżącym sercem, czy będzie ta sukienka, czy nie. Okazało się w międzyczasie, że jest już przez internet ta sukienka. I tak sobie myślę, Boże, ja się umówiłam z tą panią, jest weekend, nie mam jak jej dać znać, żeby ona najwyżej już jej nie brała. Ja zamawiam przez internet, bo po prostu nie będę czekała. Po prostu nie miałam jak się z nią skontaktować. Mówię, nie będę robiła też kobiety, wiecie, w balona tak naprawdę. Ona weźmie sukienkę, później co ona z nią zrobi, jak ma trzy takie same na sklepie. Więc w każdym razie, wiecie, dałam sobie słowo, mówię, trudno, ryzykuję, czekam po prostu na znak jej, jak w poniedziałek nie da mi do godziny 14 znać, to po prostu zamawiam tą przez internet, może przez weekend nikt jej nie zamówi. No i też tak po prostu poczekałam i wczoraj pani do mnie dzwoniła około godziny 13 i się okazało, że jest sukienka, przywiozła mi ją. No poszłam do sklepu, przymierzyłam ją i uwierzcie, jest po prostu idealna. Idealna, pięknie wygląda, po prostu pięknie leży, jestem tak mega zadowolona i kosztowała tylko 220 zł jak na sukienkę, to moim zdaniem jest naprawdę super cena, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona, chociaż jedna dobra wiadomość, jedna dobra rzecz w tym ostatnim czasie, że jest sukienka, jest ona dobra na mnie, nie muszę jej przerabiać, po prostu jest jak idealnie na mnie szyta, także super, super się cieszę, że do tego szpilki i będzie tak, także chociaż tyle dobrych wiadomości. No dobra kochani, bo ja w sumie miałam sprawę do załatwienia i ją załatwiłam i teraz już dojeżdżam do szpitala. Vloga będę kończyć, także widzicie, no duża większość przykrych wiadomości, jakichś takich przykrych zdarzeń i wydarzeń. No trzymajcie kciuki za zdrowie, żebyśmy się wykurowali, wyzdrowieli, bo piękna pogoda, idzie wiosna, idzie pełną parą. Alex 26 ma urodziny, a tutaj kurczę, no taka... tak go rozłożyło biednego, kurczę, zapalenie płuc, jest po prostu coś najgorszego, co po prostu... Jak już myślę o tym, to mi się kojarzy z jakąś taką bardzo ciężką chorobą. Pan mnie przepuściła, jaka kultura.
Tak, także mi się to kojarzy, wiecie, z jakąś ciężką chorobą. Kurczę, jak to usłyszałam, to aż troszkę się tak przeraziłam. No ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko uda się ładnie wyleczyć i będzie wszystko dobrze. Także trzymajcie kciuki. I to, tak, a no i z dobrej wiadomości to, że udało mi się zdobyć sukienkę, którą chciałam. I teraz tak, nie mam gdzie zaparkować, no ale jaja. Jadę tam zobaczyć. No i tak, a jeszcze wam tylko szybciutko powiem właśnie, że sukieneczkę jeszcze dokupię do tego szpilki. Sobie tak już wszystko, wiecie, w głowie wymarzyłam i wymyśliłam. I później co? Fryzurę, ja idę do fryzjera, o dziwo. Tak zdecydowałam się, że po prostu tym razem zaliczam fryzjera, bo nigdy tego nie robiłam. Zawsze się sama czesałam. Oczywiście pomaluję się sama, ale jeśli chodzi o fryzurę, to postanowiłam, że idę sobie do fryzjera. Tak, i zobaczymy, co tam fryzjer wymyśli. Znaczy, ja mam taki, wiecie, w głowie plan, jak chcę mniej więcej być uczesana. Ale mam nadzieję, że wiecie, że to fryzjer odzwierciedli to, co się w głowie uroiło. Czasami jest tak, że coś sobie wymyślimy, a kompletnie nie da rady tego zrobić, no ale mam nadzieję, że tak, że to, co sobie zaplanowałam, tak będzie. No i co jeszcze? Aha, makijaż zrobię sobie sama. Wesele mamy w sumie na godzinę 15, dosyć późno, bo później musimy dojechać jeszcze do Pokrzywnej. Znaczy, my mamy jeszcze drogę do właśnie Pruszkowa i z Pruszkowa później do Pokrzywnej. To jest kawał drogi. No, ale nic, no tak jak jest, tak będzie. Z poprawinami, ja na poprawiny biorę czarną po prostu sukienkę. Chciałam taką prostą, kupiłam sobie ją na święta. Nie wiem, czy widzieliście, czy wam pokazywałam, chyba nie. Albo pokazywałam może? Nie wiem. W każdym razie czarną sukienkę i bardzo mi się marzyły miętowe szpilki, bo do tej chcę mieć czerwone, co kupiłam na wesele, ale myślę, że chyba sobie kupię czarne, żeby było tak klasycznie, bo nie mam czarnych szpilek, a na pewno mi się przydadzą. Teraz święta, wiecie, Wielkanocne, to na pewno skorzystam z tych szpilek. No, także moi drodzy, tyle. Jeszcze w temacie wesela na pewno usłyszycie, to nie wszystko, no ale tak wstępnie sytuacja wygląda. Także idę do Alusia i tyle. Trzymajcie kciuki za nasze zdrowie i co? Trzymajcie się, dzięki za uwagę, dzięki, że ze mną byliście. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki. Pa!